Dzień dobry Państwu. W naszym studiu gościmy dzisiaj pana Artura Bniewskiego, wójta gminy Bestwina. Gminy, którą znamy jako Królestwo Karpia. Pięknej, malowiczej gminy położonej wśród pięknych stawów, dynamicznie rozwijająca się i pewno z pomysłem na najbliższe lata. Panie wójcie, podsumujmy miniony rok. Jak on minął? Co się udało zrealizować? Czego się nie udało zrealizować? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dziękuję za zaproszenie. Jak Pan redaktor wspomniał, faktycznie jesteśmy takim królestwem Karpia, jeżeli chodzi tutaj o Podbeskidzie, ale również cały, myślę, rejon południowej Polski, bo od nas ten karp się wywodzi. Natomiast wracając do pytania, nie był to rok łatwy, nie był to rok trudny, natomiast był to rok z wieloma niewiadomymi. Zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i również wszyscy czekaliśmy. Wczoraj się dopiero okazało, co z gimnazjami, co z dalszą reformą oświaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które żeśmy wykonali, to są przede wszystkim inwestycje drogowe na drogach gminnych, na drogach powiatowych. I tu w tym momencie ukłon w kierunku pana starosty powiatowego Andrzeja Płonki, bo wspólnie kilka inwestycji drogowych, potrzebnych inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców udało się zrealizować. Dzięki środkom pozyskanym przez pana starostę zostały wymienione mosty na ulicy Kościelnej, to ze środków powodziowych. Myśmy zrobili chodnik wzdłuż tej drogi, została położona nakładka asfaltowa. Z powodziówki wykonaliśmy ulicę Podzamcze w gminie Bestwina. Kilka dróg gminnych w poszczególnych sołectwach również uzyskało nowe nakładki asfaltowe. No właśnie, jeśli mogę wejść słowo, środki na przeciwpowodziowe działania. Mieszkańcy czują się, szczególnie Kaniowa, niezbyt komfortowo, bo czują się zagrożeni powodzią, która już tam parę razy zagroziła dosyć mocno. I czy tutaj udało się coś zrealizować w odbudowie na przykład, czy ewentualnie podwyższeniu tych wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle? Niestety tutaj akurat nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2009-2010, gdzie dotknęła nas bardzo mocno powódź, później w latach kolejnych 2012-2013 lokalne podtopienia, jak pan redaktor wspomniał, dotyczyły przede wszystkim sołectwa Kaniów, sołectwa Bestwinka. Natomiast pomimo naszych petycji do marszałka województwa śląskiego, do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, niestety poza odpowiedziami, że widzą potrzebę, że mają zinwentaryzowane koszty przebudowy tych wałów, żadnej decyzji na tak w tym zakresie nie mamy. Mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane, tym bardziej, że relatywnie mówiąc w skali województwa śląskiego 1,5, maksymalnie może 2 miliony na zabezpieczenie tego odcinka, no to nie są aż tak wielkie pieniądze w skali całościowego budżetu województwa śląskiego. Czyli cena bezpieczeństwa to około 2 milionów złotych. Spróbujemy zaapelować do Urzędu Marszałkowskiego o działania w tym zakresie. Jakie plany, czego może nie udało się zrealizować na pewno? Nie udało zrealizować się bardzo ważnej inwestycji w substancji oświatowej. Mamy złożony do tak zwanego subregionu południowego przebudowę czy modernizację, termomodernizację budynku szkolno-przedszkolno, jeszcze gimnazjalnego w Bestwince, gdzie szacunkowy koszt inwestycji to jest około 3,5 miliona złotych, bo to pełna modernizacja z ociepleniem, z wymianą okien, z wymianą ogrzewania, więc czekamy na możliwość zrealizowania tej inwestycji, bo tak już się śmiejemy z pracownikami, z mieszkańcami, za niedługo skończy nam się pozwolenie na budowę, bo 2 lata już czekamy na możliwość rozpoczęcia tego zadania. A czy próbowali Państwo pozyskać te środki na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansowuje takie przedsięwzięcie? Akurat jeżeli chodzi o to zadanie, mamy środki, tak jak wspomniałem, z tak zwanego subregionu południowego, czyli są to środki Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie w 85%, czy do 85%, tak by trzeba było powiedzieć, są te zadania dofinansowywane, więc wkład własny dla samorządu to byłoby tylko te 15%, więc Wojewódzki Fundusz i tak więcej niż 50% nie daje. Mając to na uwadze, cierpliwie czekamy, no i mamy nadzieję, że jak to zostało powiedziane, początkiem pierwszego kwartału będziemy mogli ruszyć z tym ważnym dla gminy zadaniem. Miejmy nadzieję, że odblokowanie środków unijnych,
które zostały w zasadzie, których gminy zostały pozbawione tych środków na minione dwa lata, na dobrą sprawę. No na pewno ruszenie z programami w ramach tych środków znacznie by przyspieszyło i pozwoliłoby realizować te inwestycje. Zapytam jeszcze, jak przebiegł w gminie Bestwina program 500+, taki sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli chodzi o program 500+ w gminie Bestwina, mamy złożonych około 850 wniosków. I tutaj muszę powiedzieć, że nie mieliśmy problemów z pozyskaniem w transzach, oczywiście z pozyskaniem tych pieniędzy z urzędu czy poprzez Urząd Wojewódzki. Więc jeżeli chodzi o logistykę tego programu, jak na razie nie sygnalizowano mi o jakichś większych problemach w tym zakresie. Jeśli chodzi o ekologię, jak gmina Bestwina i okoliczne gminy, sołectwa radzą sobie ze smogiem, który jest w tej chwili sztandarowym tematem? No, jeżeli chodzi o ekologię, podzieliłbym to, panie redaktorze, przynajmniej w naszej działalności, na kilka tematów. Właśnie niska emisja, jak pan wspomniał. Prowadzimy cały czas od kilku lat gospodarkę wodno-ściekową, czyli budowę kanalizacji i w naszym przypadku wymianę sieci wodociągowych jeszcze azbestowych, którą mamy nadzieję skończyć w tym roku. W zeszłym roku zrobiliśmy dwa obszary. W tym roku dzięki umorzeniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również kolejny obszar, mam nadzieję, zakończymy i gmina Bestwina pozbędzie się, trywialnie mówiąc, azbestu. Więc to jest tak jakby jedna działka, ta gospodarka wodno-ściekowa. Drugi temat, o którym pan wspomniał, czyli temat wszechistniejącego smogu w tym wypadku. Prowadziliśmy program obniżenia niskiej emisji w latach 2007-2009. Natomiast w tym momencie jesteśmy w przygotowaniu strategii, takiego programu dla gminy, który właśnie również mówi o tej gospodarce ekologicznej, jeżeli chodzi o źródła ciepła i przymierzamy się, ale to również w zależności od możliwości dofinansowania zewnętrznego, na wymianę kolejnych piecy w naszych posesjach. Od kilku lat prowadzimy również akcję związaną z usuwaniem azbestu z terenu naszej gminy. Myślę tutaj o pokryciach dachowych naszych mieszkań, gospodarstw. I powiem szczerze, że około 20-30 budynków corocznie jest z tego azbestu pozbawianych, uwalnianych. Mam nadzieję, że jeżeli to pójdzie w takim trybie jak dotychczas, to za maksymalnie 7-8 lat również azbestu z terenu gminy, z terenu naszych budynków pozbędziemy się zupełnie. W tym roku rozpoczynamy akcję kompostowniki. Mianowicie chodzi o to, że będziemy na 3 lata mieszkańców doposażali w bezpłatne kompostowniki. Wnioski, które można składać do 20 stycznia, będą później weryfikowane, odpowiednie umowy z mieszkańcami, jak wspomniałem, na 3 lata podpisywane i mam nadzieję, że w znacznym stopniu ograniczy to również oddawanie odpadów zielonych, oddawanie odpadów mokrych do ZGO w Bielsku Białej, co ma dwa wymierne efekty, czy powinno mieć dwa wymierne efekty, mianowicie przełoży się to bezpośrednio na kieszenie mieszkańców, bo będzie po prostu to taniej, wiemy, że te odpady kosztują bardzo dużo na ZGO, a dwa, przyczyni się do, powiedziałbym, coraz większej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców. Taki temat chciałbym poruszyć też sygnalizowany przez mieszkańców w sprawie kanalizacji. Na dobrą sprawę odcinek od Urzędu Gminy do granicy Bielska-Białej nie jest skanalizowany, co jest dużym problemem dla mieszkańców i szczególnie dla środowiska. Czy w tym zakresie czynione są jakieś starania, jakieś rozmowy z Akwą? Tak, jeżeli chodzi o kanalizację, może dwa zdania jeszcze, zanim stricte do tematu. Mamy skanalizowaną praktycznie w całości sołectwo Bestwinka, północną część sołectwa Bestwina, część sołectwa Kaniów, natomiast południowa część gminy, czyli południowa część sołectwa Bestwina i Janowice jeszcze nie jest skanalizowana. Na ten rok mamy w budżecie zapisany projekt, zaprojektowanie tych obszarów do kanalizacji. Jesteśmy po rozmowach z Akwą, mamy oczywiście, to nie są ustne, tylko pisemne, czyli bazujemy na dokumentach potwierdzenia, że z tej części gminy Akwa przejmie te ścieki do oczyszczalni w Komorowicach. Oni również są na etapie projektowania szczególnie dużej zlewni, dużej przepompowni przy ulicy Sejmowej, w obszarze komorowickiej oczyszczalni
I ta zlewnia ma za zadanie również przejąć ścieki właśnie z tej części gminy Bestwina. Mam nadzieję, że po uzyskaniu dokumentacji pozwoleń na budowę pozyskamy środki zewnętrzne, bo znowu wracam do tych środków zewnętrznych. Niestety, no, prawda jest taka, że samorządy, szczególnie małe samorządy, tak jak nasz, bez zastrzyku finansowego ze źródeł zewnętrznych na wiele inwestycji by sobie nie mogły pozwolić. Więc mając nadzieję na te środki zewnętrzne, czy to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z Narodowego, czy też ze środków unijnych, rozpoczniemy, czy dokończymy tak w zasadzie proces kanalizacji gminy Bestwina. Czyli praktycznie sprawa kanalizacji, problem kanalizacji w gminie Bestwina dosyć szybko ma szansę zniknąć. Jeżeli, tak jak wspomniałem, pojawią się na to możliwości finansowe. Gmina Bestwina to również działalność organizacji i instytucji, Straż Pożarna, wielkie sukcesy. Czy pan wójt by się pochwalił tymi sukcesami? Straż Pożarna jest mi bliska z powodu tego, że sam jestem czynnym strażakiem. Zdarza mi się wyjeżdżać do akcji, więc jest to organizacja, na której zawsze można polegać i nie bezpodstawne są moje słowa za każdym razem, jak się z nimi spotykam. Są to słowa przede wszystkim wdzięczności i podziękowań. Posiadamy 4 jednostki, w każdym sołectwie po jednej jednostce. Wszystkie jednostki są w tak zwanym krajowym systemie ostrzegania, więc są doposażone w odpowiedni sprzęt dzięki temu. Widzimy ich zaangażowanie, widzimy ich działalność, staramy się, żeby byli jak najlepiej doposażeni. W 2016 został zakupiony kolejny samochód na potrzeby, w tym wypadku OSP Bestwinka. Przed nami zakup pierwszego ciężkiego samochodu w gminie dla OSP Kaniów. Myślę, że sprzętowo są doposażeni bardzo dobrze, a co za tym idzie, mogą również rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania troszeczkę w innym kierunku niż samo gaszenie pożarów. Nasza jednostka ratownictwa wodnego w mijającym roku na Mistrzostwach Polski w Licheniu Starym zdobyła podwójne Mistrzostwo Polski w tym zakresie, co jest niewątpliwie ogromnym sukcesem, dlatego że reprezentowali nie tylko gminę Bestwina, nie tylko powiat bielski, ale można powiedzieć całe województwo śląskie, i wspięli się na najwyższe podium. Nie bez wątpienia przyczyniła się do tego bodajże 2 lata temu inwestycja, którą żeśmy poczynili wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Zakupiliśmy im łódź potrzebną do tego typu działań. Mam nadzieję, że ona będzie wykorzystywana tylko na zawody, a nie będzie potrzeby, żeby ją wykorzystywać w akcjach ratunkowych. Jest to łódź z ponad 100-konnym silnikiem, która jest naprawdę klasą już wysoką w tych parametrach, które są tam potrzebne. Panie wójcie, a jak gmina realizuje programy kierowane dla starszej części społeczeństwa, dla seniorów? Nie mamy stricte napisanego czy opracowanego programu dotyczącego tej warstwy społeczeństwa. Co seniorzy mogą robić w gminie Bestwina? Natomiast mamy na terenie gminy 3 kluby seniorów, emerytów, w zależności jak zwał. Spotkania tych ludzi odbywają się bardzo często w gminnych pomieszczeniach, czy to w Centrum Kultury, czy to w Muzeum Regionalne, czy w Strażnicach. Oczywiście za darmo, bo nie wyobrażam sobie inaczej. W miarę naszych możliwości wspomagamy ich poprzez dofinansowanie jakichś wyjazdów, wycieczek, ale to nie jest tylko na zasadzie, że seniorzy, emeryci jeżdżą i się bawią. Również są obecni przy gminnych uroczystościach, przy gminnych wydarzeniach. Niejednokrotnie na spotkaniach z nimi wchodzimy na tematy dotyczące gospodarki gminy, dotyczące problemów gminnych. Są to ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie, z którego staram się czerpać i przede wszystkim cieszę się, że oni są. I być może to jest jakiś ewenement, ale z roku na rok jest ich coraz więcej, czyli garną się do spędzania czasu w swoim gronie, bo widzą, że myślę, jest to czas dobrze spędzony. Panie wójcie, powrócę jednak jeszcze do ekologii. Duże obszary stawów, czyli gospodarka stawowa, gospodarka rybacka. Ważne tutaj wydaje się takie działanie, które pośrednio wprawdzie, ale jednak przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania bioróżnorodności, zachowania i tworzenia ekosystemów, czyli w tej śródlądowej gospodarki
nie rybackiej, a wokoło rybackiej. Czy w tym zakresie ścieżki edukacyjne, parki wodne, to czego nie mają gminy czy miejscowości, które nie posiadają takich obszarów wodnych? Stricte jakichś ścieżek edukacyjnych czy też zagospodarowania tych terenów rybackich nie mamy, a to z tego powodu, że w większości są to stawy należące do właścicieli prywatnych. Żeby zrobić coś takiego, musieliby się oni, prosto mówiąc, dogadać między sobą. A powiem tak, no interesy są różne każdego właściciela, każdego hodowcy, ja bym tutaj nie chciał wchodzić w szczegóły. Natomiast na terenie gminy posiadamy sporo zbiorników pożwirowych. Na terenie gminy działa obecnie żwirownia, w poprzednich latach, w minionych latach również działały żwirownie. Część z tych wyrobisk pożwirowych zostało zalane wodą i przekazane, czy stanowią w tym momencie własność gminy Bestwina. Więc tam, gdzie to jest na naszej własności, to staramy się, żeby to było oczywiście utrzymane, sprzątane, wykaszane. Mamy ośrodek sportów, piękny ośrodek sportów wodnych, gdzie nie tylko zawodnicy kajak polo, którzy również odnoszą sukcesy na arenie europejskiej i międzynarodowej, trenują, ale również jest piękny plac zabaw dla dzieci, są boiska do piłki siatkowej, plażowej, są trybuny, jest zaplecze gastronomiczne, jest basen z podwieszanym dnem z opieką ratowników, więc wykorzystujemy to, co mamy pod kątem rekreacyjnym, pod kątem sportowym. Natomiast jeżeli chodzi o ekologię, część naszej gminy granicząca z rzeką Białą, a za nią z Czechowicami, jest objęta ochroną. Nie jest to ochrona stricte Natura 2000, z tym, że obszar chroniony, odpowiednią uchwałą Rady Gminy ustanowiony. Na tym obszarze nie można prowadzić zabudowy, nie można oczywiście, to już w ogóle odpada, jakiegokolwiek przemysłu. Zostawiamy go nawet w planach zagospodarowania przestrzennego takim buforem tej naturalności roślinnej, zwierzęcej i właśnie tej związanej ze stawami, z akwenami wodnymi. Czego wójt gminy Bestwina życzyłby mieszkańcom? Czego bym życzył? No, życzyłbym na początku tego roku, żeby on nie był gorszy od tego, który mija, ale to byłyby takie życzenia bardzo minimalistyczne. No, życzyłbym na pewno, żeby ten 2017 i kolejne lata były latami lepszymi, były latami rozwoju dla nie tylko gminy, bo jeżeli się będzie gmina rozwijała, to będą również szczęśliwi i zadowoleni mieszkańcy, którzy mieszkają, pracują, gospodarują na terenie gminy Bestwina. Cieszy to, że co roku przybywa nas w gminie około 200-300 osób. Jest to trend od 2004 roku, więc myślę, że jest to dowodem na to, że w gminie Bestwina warto zamieszkać, warto się budować, warto przyszłość swoją wiązać z gminą Bestwina, a ze swej strony mogę zaoferować to i obiecać, że będę dokładał jak najszerszych i jak największych starań, żeby ci, którzy wybrali gminę Bestwina, czuli się w niej jak u siebie w domu. Czego również my mieszkańcom Bestwiny i nie tylko Bestwiny życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich Państwa.